Będąc młodą lekarką w sytuacji krytycznej pod względem poborów i medycznego osprzętu, wszedł raz do mnie pacjent, cały obsypany wykwitem skórnym. Dzień dobry, pani doktor. Pani widzi, jak ja wyglądam? Właśnie widzę. Dzień dobry. Obsypało mnie jakąś francą, więc przyszłem ją usunąć. Ba, byłoby to drobnostką. Niestety, nie posiadam już na stanie ani maści, ani zasypki, ani wlewki, ani nawet wacika. Mogłabym co najwyżej oczyścić panu krew, która tak na pana wyrzuca. A jak się ją oczyszcza? Nic prostszego. Jedną żyłą spuszczam ją do kuwety, przygotowuję ją na gazie, a drugą żyłą wpuszczam nazad. Dwie żyły mam, no to jazda, bo to mię rzutuje na moją męską atrakcję i na życie towarzyskie. Szybko przecięłam żyłę w nadgarstce. Spuściłam krew do kociołka na 5 litry. Podegrzałam ją do pierwszego bulgotu i już miałam wpuszczać nazad, gdy nagle spadło na mnie olśnięcie, że to sam los zesłał mi wzmiankowanego pacjenta. Głośno. Proszę pana, tu oto wbijam chorągiewkę, oflagowując leżankę i możemy przystąpić do negocjacji. Ale do jakich, kurczę, negocjacji? Dubeltowa płaca, dodatek do emerytury, lepszy osprzęt i zdjęcie kierownika izby lekarskiej, bo z nim posiadam napięku. No ale co ja na to mogę poradzić? A to mnie już nie obchodzi. Jak nie, to będzie pan miał o, a nie krew. Czy może pani doktor zapadła na umyśle, cóż ja jestem winien? Proszę pana, rolnik zablokowywa drogę, górnik wstrzymuje węgiel i mosiąc, maszynista pociąg, czyściciel odcina się od śmieci, co rzutuje epidemiologicznie i też im od tego nie przybywa, ale taki jest teraz zwyczaj i ja się nie będę wyróżniać. Ale mię się robi słabo. Pi! Komu teraz jest mocno? Ale mię czarne płaty latają przed oczami. Polatają i przestaną. Ale mnie... Pacjent zarzęził, pobladnął jak wapień i tak mu oczy uciekły do tyłu, że nagle poruszyła się we mnie etyka zawodowa oraz stosunek człowieka do człowieka. Zręcznie więc wpompowałam mu krew nazad, która oblała go rumieńcem i to bez wyprysków. No, odżyłem, a już myślałem, że to propozycja nie do odrzucenia. Bo ma pan szczęście, że jestem za mało konsekwentną. No to całuję rączkę, bo jeszcze się pani doktor rozmyśli. Po wyjściu pacjenta westchłam i popadłam w dylemat. Czy aby taki protest jest rzeczywiście adekwatny? No cóż, będę się jeszcze musiała skonsultować z siłą związkową. Do usłyszenia.